Tam. To wszystko? Dobrze. Proszę pójść z kolegą. Mężczyźni zostali umieszczeni w osobnych pokojach. Niklas i Adam sprawdzają natomiast bagaż. Musimy przeszukać dwie osoby. Maja uważa, że coś znajdziemy. Pies wskazał, że coś się tam znajduje. Muszę się upewnić, że dokładnie sprawdzimy obu zatrzymanych. Co tu mamy? Skręty. Sztokholm. Na lotnisku wylądowało wielu podróżnych, których bacznie obserwuje Timor. Przyleciał pan z Dohy? Z Wietnamu. Przez Dohę. Co jest w pudle? Rozmaite dokumenty i sprzęt kuchenny. Słucham? Sprzęt kuchenny. Zajrzę do środka, chodźmy. Zatrzymałem pasażera, który przyleciał z Wietnamu. Podróżujący z tego kraju zwykle mają pudła z żywnością. Długo był pan w Wietnamie? Bardzo długo. Jak długo? 2 lata. Proszę tam zaczekać. Prześwietlenie wykazało, że przewozi leki. I nie mam pojęcia, co to jest. Jakieś małe fiolki. Zajrzę do środka, żeby to sprawdzić. Sam otworzę. Fałszywa waluta, prawda? Nieprawdziwa. Fałszywa? Do czego służy? Do palenia za zmarłych. Do palenia? Za zmarłych. Na widok fałszywych banknotów wzrasta czujność. Bo po co przewozić fałszywe pieniądze? To były jednak marne kopie i od razu było widać, że to podróbki. A więc nie ma powodu do zmartwień. Wołowina. Dobrze. Mnóstwo rozmaitości. Suszona wołowina i wieprzowina. Dużo suszonego mięsa. Suszone krewetki. Dobrze. Kawa w proszku. Jest lepsza od szwedzkiej? Nie, ale... Rozumiem. A to? Owoc duriana. Duriana? Cuchnie. Zabawka? Do kopania. Ciekawe, ile razy pani się uda? Jaki jest pański rekord? Ile razy? Dawno tego nie robiłem. A twój? Nigdy nie byłem w tym dobry. To projektor? Podgrzewacz do wody. Podgrzewacz? Tak. Dobrze. Od razu poczułem, że coś jest w środku. Ludzie często upychają różne rzeczy w takich miejscach. Czasami dlatego, że chcą je ukryć. Co jest w środku? Generator do podgrzewania wody. Otwórzmy. Co to jest? Dlaczego pani zaprzeczyła? To żywność. Tak. Na lotnisku zatrzymano parę, która przyleciała z Turcji. Podróżujący kłamali odnośnie zawartości bagażu. Jest tego więcej?
Pytam ponownie, żeby dać Państwu szansę. Znajdę mięso i warzywa. Nie. Widzę tu dużo mięsa. To mięso? Tak, gotowane. Suszone mięso. Gdy ludzie kłamią, pojawia się frustracja. Mam także wrażenie, że ukrywają coś jeszcze, czego nie chcą ujawnić. Co to takiego? Żywność, ale słodka. Otworzyć? Nie. A to co? Do pieczenia. Ona piecze bułki. Tylko jeden karton papierosów? Wiedzą Państwo, ile można ich wwieźć spoza Unii Europejskiej? Wiedzą Państwo? Nie? Zawsze należy sprawdzać przepisy dotyczące przewozu towarów. 200 papierosów na osobę. Można wwieźć jeden karton. Pasażerowie byli spokojni, ale pojawiła się frustracja. Początkowo mnie rozumieli, a potem mieli problemy z komunikacją. Często latają Państwo do Turcji? Ile razy Państwo tam byli? Dwa. Tylko dwa? Tak. W życiu? Nie pojechaliśmy w czasie pandemii. Rozumiem. Przelatując poza Unię Europejską do Szwecji... Rozumieją Państwo? Tak. Trzeba sprawdzać przepisy. To Państwa obowiązek. Nie wolno wwozić do Szwecji mięsa. Jest dla córki. Jest to uważane za wykroczenie. Wszystkie produkty odłożone w tym miejscu są spoza Unii i nie można ich wwieźć do kraju. Powinni Państwo sprawdzić przepisy. Będziemy uprzejmi i nie wyznaczymy kary. Konfiskowanie żywności nie należy do przyjemności, ale stanowi ważną część naszej pracy. Bakterie mogą bowiem zagrozić naszej faunie i florze.